Z tej strony ja, Peter, i dzisiaj nagrywam z bartolosem.pl, który ma kanał na YouTube, nazywa się Bartolos Vlogi i Gry, jakoś chyba tak. I dzisiaj pokażemy wam, jak zdobyć Creative Moda, a więc zapraszam was do oglądania. Pierwsze, co musicie tak w ogóle mieć, to taki dynamicik i taką lampkę. Tą lampę można kupić w sklepie, a dynamit tam za mostem w takiej szopce. My już sobie to przygotowaliśmy. I teraz, ja tam nie wiem, jak tam się dostać, ale podaję jego kanał i dam też link w opisie, możecie do niego wejść i go zasubskrybować, bo to on mi powiedział, że da się to jakoś zrobić, nie? Okej. I ty bierzesz dynamit, ja biorę lampę może. Tylko ten, musisz mnie tutaj dowieć listę. Dobra, już się daję. Ty wchodzisz najpierw na drzewo albo coś. Spoko. A wiem, w ten sposób, tak? Będziemy wchodzić drzewem, okej. To ja wyjmę te itemy z tego bagażnika i pyk, tutaj wyjmę te itemy. Okej, już mogę wejść. Już wejdę. Kurde. Nie wejdziesz, musisz to jeszcze bardziej przykręcić. I weź tą lampę. Nie wejdziesz, to musisz jeszcze bardziej to jakoś przekręcić. Czy w tą lampę przetransportować tam najpierw? Z tyłu możesz wejść. Okej. Lampa jest na górze. Teraz wejdź na mnie. Okej. Co to jest za upośledzone wchodzenie w tej grze, serio? Okej. O, jestem, dobra. Zaniosę dalej tą lampę. I co tu jest? Tu nic nie ma. Pusto. O, widać tego. Tam palmy. Dalej. Tą wyspę z palmami, tak jak się tam płynie. Ciemno się robi, już noc będzie. Weź ten dynamit. Dobra, już wezmę. I teraz będziesz musiał złapać to drzewo, no nie? Ha, to jeszcze wyżej jest. Wiem, ale musisz złapać to drzewo. Trochę tylko podwyż się trochę, bo ja tak teraz nie mogę złapać. Musisz się dać trochę wyżej. Weź tam, trzymaj, tak żebym nie mógł wejść. Jeszcze nie mogę, kurde. No to dajesz to trochę za daleko, spadnę zaraz jeszcze. Dobra, masz przyjąć swoje... Tak. Ale daj dawać listy. Mam cię. Okej, i teraz spróbuj ułożyć tak, żebym ja mógł wejść. Czyli? To drewno odstawić, a to drugie tak, żebyś mógł wejść? A już masz, okej. To chodź. To co teraz robimy? Ale jesteś tam? Halo? No dobra. Okay. Ej, teraz ci pokażę innego glitcha, okej? Okay? Jak tam się dostać teraz? Weź sobie, masz siekierkę? Tak, mam rakieksa. Weź utnij jeden kawałek, taki malutki kawałek. A, na kopiowanie drewna. Nie. Po prostu utnij sobie mały kawałek. Cały utnij, no. I teraz mi podstaw je tutaj pod ścianą. Nie to, to większe. Okej. Ustawię ci. Ja robię dynamit. I teraz ten... czekaj chwilę. Nie tak. Teraz... Wejdź na demoni, ej. Dobra, wchodzę. Teraz weź, trzymaj ten, drewno moje. Okej. No. I teraz nic nie rób, po prostu trzymaj. Okej. Ej, i teraz... I teraz musimy jeszcze ten... Wejść na lampę. No to niezłe wchodzenie. Zrzuć drzewo.
Tak, drzewa i tam. Idziemy po lampę teraz. Bum. Dobra, a przyda się lampa? Ta, bardzo się przyda. Wiesz, Tam jak tam jest ciemno ciemno? jest. Aha, dobra. Tam chyba gorzej niż w tym. Weź na lampę wejdź, bo lampa A, jest to. twoja. Okej, teraz. Tylko to nie zawsze. Kurde, wtedy nam się udało dobrze. Puść tą lampę, puść to. Okej. Okay. I trzy, Musisz cztery. zawsze trzymać na środku. Prawie zawsze. I skaczemy. Wow! Okej, i Dobra, jest teraz lampa. musimy pójść po tamten kawałek drewna, bo inaczej to się nie uda. Jezus. Zrzuć tamten, dobra. A ja wchodzę na jeden kawałek. Dobra, I wyszliśmy. dawaj. Okej. Tylko właśnie z drewnem jest taki tam problem. Wejdź do ściany tam. Dobra. No, i teraz wejdź. Dobra. I raczej Nie stoi się na drewnie. drewno. O kurde. Kurde, taki jest właśnie problem z drewnem, dlatego nie lubię tego robić. Okej. Wejdź na tamte drewno i powinno to rozdziałać. No, To drewno jest upośledzone, konkretnie. kurde. Jeszcze raz. Okej. Musisz ciągle trzymać jego tutaj. Okej, wiesz, może ten gość, Dobra. wiesz to, ja robię to i powinno być dobrze. Okej, Dobra. klikaj. Start. Dobra, wiesz, ja cię tam podsadzę, okej? Okej. Dobra, nie wejdziesz tam. Czyli jednak. Dobra, chodź. Okej. Niech mi To chociaż dajesz, klucz. stanę i Jeszcze raz tego klucz. trzy, Niech cztery. mi. I musisz zawsze na środku trzymać, bo inaczej. Nie no. Właśnie tak będzie się działo. A i zawsze kiedy to robisz, trzymaj shifta. A dobra, to nie trzymałem, to będę trzymał zaraz. To właśnie. Kurde. Mogliśmy wtedy już nie iść po to. Nie skakać po to drugie drewno, byśmy może jakoś tam wyszli. Inaczej. Albo odnieby ten większy kawałek drewna. Albo wiesz co, w sumie możemy wziąć te większe kawałki. Bo Wiesz, ten, a... ja biorę ten. Dobra, a ja Wiesz, biorę. ten. W Może będzie łatwiej z nimi. Czekaj, sumie przesunę mogę. trochę. A, tak. I idziemy. Okej, jakoś idzie. Okej, Zostawiłeś spadłam. ten drewno. Fuck. Zrzucamy je jeszcze raz. Trzeba iść jeszcze raz. Aaaa. To jest takie. Nie. Dobra, jeszcze raz trzeba. Z tym jest łatwiej drewno. I łe. Dobra, mam. Teraz ten. Będziemy musieli to nieść. Tylko uwierz mi, nie zawsze działa ten dynamit. Weź ten dynamit i drzewo tu. Idziemy poza tym w inną stronę. Dobra, to co Dobra, mam to co mam zrobić? zrobić? Rób tak jak ja po prostu. I nie wiem, czy to jeszcze zostało. Okej, czekaj chwilę. Dobra. Umiesz glitchać z shift lockiem? No niezbyt, niezbyt. Co w nim chodzi? Halo. No nie, niezbyt. Bo nie.
Jak chcesz, to możesz sobie zobaczyć. Umiesz tego klucza raczej shift lockiem, ej. Nie, nie umiem. To wejdź sobie w opcję. No. Wejdź shift lockem. Co mam zrobić? Będzie przerwa. Trochę. Okej, okay, masz już? No, przerywa cię, nie słyszałem. Słyszałem wejdź w settings i shift lock. Settings? Tu jest menu tylko i masz change lock, blacklist, blacklist. Ale ten escape kliknij. A, escape. I settings i shift lock. Okej, okay, okay. Masz już? Tak. Teraz kliknij sobie shifta i tak wyjdź do ściany. A, widzę, no widzę to. I tam jest właśnie ta dziura. I wysadź to. Już raz to robiłem. A to ty nie możesz tego wsadzić? Wysadź, musisz wysadzić, ej. Dobra, to ja wyłączę się floka. Okej. To tutaj trzeba wysadzić mniej więcej? No, tylko uważaj, bo to nie zawsze że ten wysadza. Ale to jest za daleko, to trzeba jakoś blisko. Gdzie to jest wnęka do wysadzenia? Tutaj? Okej, teraz. Tutaj. Teraz? Wyrzucić? No, możesz. A wysadzałeś to kiedyś, czy nie? Co? Wysadzałeś to kiedyś, bo ja nigdy. To weź ty to wysadź. Gdzie to lepiej wysadzić? Wiem, bo to zabije. Tylko uwierz mi, nie zawsze to działa. Dobra. Settings, switch mode off. I chwila prawdy, czy to zadziała? Ludzie, czy to zadziała? Tak, zadziałało. Lampę prawie nam wywaliło. No. I teraz już ty. Ej, gdzie jest drugi kawałek drewna? Wywaliło w powietrze. No nie, no to będziemy musieli się posłudzić żyć tym tylko. I lampą, ale w sumie może nasze też się postawić z lampą, więc. Mogę to wrzucić tam? Tak, 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 musisz nawet. Ale tu ciemno by było inaczej. Idź, idź tam. I co tu dalej teraz? Weź, bo gdzieś weź porozglądaj się, bo gdzieś straciłem ten kawałek drewna. No, on jest bardzo myślny. Mogę na chwilę lampę pożyczyć? Tak, masz. O, jest. Tu jest. Tu. Posadź. Postaw mi tę lampę, okej. Mam, mam. Wiesz. Masz? Tak, tutaj. Tą lampę ja wezmę drewno. I musimy teraz przejść ten. Tego. Labirynt po prostu. Serio? Umiesz labirynt? Raz na pamięć? Udało go przejść, ale to na farcie. Ale to może jest taka zasada jak w labiryncie tym takim wiesz którym. Drugim. Uwierz mi, nie. Prawa ściana. Prawa ściana. Uwierz mi, jakbyś tutaj skończył, o, trochę nam zajmie to. 13 minut, ten odcinek się kurde całą noc będzie mi przesył do nas rzucenia. Nie, nie będzie. Dobra, idziemy. Możesz iść pierwszy? Bo dobra. Gdzie to teraz? Okej. Tutaj oświetlam i to gdzie to jest? Pierwszy. Okej, i to jest gdzie? No tu masz światło. I rozglądaj się dokładnie wszędzie. Bo to jest dziura w ścianie, no nie? To zobaczę tutaj może. Nie ma. Słabo ta lampa świeci strasznie. Jakaś dynia by była lepsza. Wiesz, to jest chyba takiej samej długości labirynt jak ten. Jak po Blue Wooda, tylko że jest troszeczkę łatwiejszy. Aha. Nie no, Blue Wood jest najłatwiejszy, bo tam jedziesz jedną ścianą i dotrzesz, nie zawsze. To wiesz, jak znasz drogę, no to... A ty, jak ty szedłeś kiedyś, pamiętasz? Hmm? Mniej więcej, czy nie? Przerwała ci tutaj coś. Tu jest jakiś taki rozjazd. Trochę. I to jest... Trochę...
Wiesz, może ja wezmę światło, a ty ten. Dobra. A tutaj jest jakaś tutaj jest drabina. Ty, my się wróciliśmy do startu. To chwila. Czekaj. Tak. Ty, my się wróciliśmy do startu. No tak, widzę, widzę. Trzeba iść innym drogą. Chodź, idziemy innym drogą. To ty bierzesz tę lampę, czy nie? No, wezmę. To, to bierz. Ja idę z drewnem. Nie wiem, po co mam to drewno, ale dobra. A co daje ten kreatyw, że co? Dokładnie jeszcze nie wiem, ale... Widziałem na YouTubie, że on niby jak tam masz małą kostkę, to ona może zadziałać jako taki wielki coś do blueprinta 100%, ale mam lagi tutaj. Boże. Nic nie widzę. Ej, nic nie widzę, help, nic. O, dzięki. Oświetlenie. Miałem czarny ekran. Na następny. Ciemno tu. W tym labiryncie, tamtym już nie jest tak ciemno, bo jak bez światła masz, to też coś tam widzisz, nie? Mało, ale coś widać i tak. Ale tutaj to już weź. Kto nam spami tymi? Dostałem kurde tego. Jumpscare'a XD. Ja też. Od Pokebot! Co to jest za pan Sidem? Ej, za siebie! Wyjdź za siebie, poświeć. Hmm? Dobra, dzięki. Nie, ty. Kurde. Spami, no. Ja wyciszyłem to na szczęście, a nie, ja tego nie wyciszyłem. No, sorry, ale ludzie. To spami. To jest super śledzone. Ej, spadłem! Fuck. Za tobą. Okej. Nie widzę, jak ty... Ej, za tobą. Ty musisz iść z tyłu, bo inaczej ty pójdziesz dalej, to ja już nic nie widzę. Wiem, właśnie dlatego... Okej. Czekaj, idź pierwszy. Zmienię tego TS-a, bo to jest super śledzone. Otrzymaj za epokę, bo zażywaj się kolorze. Brawo. Czekaj, ja ogarnię, bo to go kichnę. Ale wiesz co? Ja może zobaczę na necie drogę, bo to jest trochę trudne. 17 minut odcinek trwa. To się będzie 100 lat renderowało, wiesz o tym? 5 minut się renderuje godzinę. Wrzucono YouTube'a, mi przynajmniej. Ej, poczekaj! Weź ty idź za mną. Bo inaczej ja nic nie widzę. Czekaj chwila, wróćmy się na sal. Serio. Dobra, wracamy. Patrz jaki nick, jak pierdol. No wiem. To jest właśnie mój kolega. To fajnych kolegów masz. Nie lubię go, uwierz mi. To fajnych kolegów, jak nie lubisz kolegi, to kolega? Tak niezbyt, nie? Teraz gdzie był spał? Masz mapę jakąś, coś takiego? No właśnie od startu mam. Come on. Dobra. Tylko że start zgubiliśmy, no to. Wiesz co, to może ja to wyłączę i to utnę i na przykład, nie wiem, nie będzie 30 minut trwało. Albo wiesz co, nie, wolę, żeby zobaczyli jak to serio jest, nie, że tak wiesz, w 5 minut dojdą nagle, nie, jak to jest. Myślałem, że po prostu uda się w 5 minut dochodzi. Okej, chwilę, tylko pójdę ten szybko zobaczyć. No. Spoko widzowie, a więc czekamy tutaj na Bartolosa i dzięki niemu jesteśmy tutaj w ogóle, bo ja o tym nie wiedziałem. Możecie mu zostawić subka na kanale Indygo, profilu, nie Roblox, tylko YouTube'a jego, będziecie mieli w opisie. I możecie go zasubskrybować i zlajkować jego tam ostatni film. Oglądałem u ciebie odcinek skopiowania drewna. Widzicie, to jest jakby taka lebina, ludzie. Ogólnie dziwne to jest, nie? Cały. Czekajcie, ja odpisuję, jesteśmy w Lost Cave. W takim sekrecie górach. Nagrywam audycję z Bartolosem.
DC z Bart. Jezus. Aha. No to fajnie napisałem, nie? Dobra, ja... Okej, jesteś już, możemy iść? Okej, biorę lampę i idę za tobą. Chyba już wiem drogę, jeżeli się... To idziemy. Czekaj. Widzowie, tu nie masz żadnej chciąć, tyle trwa właśnie droga, jeśli macie wszystko już przygotowane. Dobra, co tak, możesz wziąć lampę? Wezmę światło widzieć. Ale, dobra, nic, nieważne. Dobra, teraz chwila. To jest trochę tak komplikowane. Nie wiem, czy w dobrą stronę poszliśmy, bo tam chyba była jeszcze jedna tam. Ja to widziałem raz na YouTubie, nie? Ale myślałem, że to jakiś fake. To nie jest fake. No właśnie widzę. Byłem tam już raz, ale na farcie tam to fajnie. Okej. Trzeba sprawdzać wszystko. Okej. Tutaj nie. Tak, mam trochę z Ameryki na tej sklepie, myślę, że to jest swój. I brawo dla tych, co nie kumają, że to albo jest wszystko fake, albo to było kiedyś i już tego nie ma. Albo to jest stary serwer i ktoś już to wziął. Czego wy ludzie nie rozumiecie? Ty. Co tam jest? Poświeć. Poświeć sobie, zobacz. Czekaj, daj światło. Ej, wejdź na to, wejdź na lampę. No dobra, dzięki. Nic nie widzieli tak, bo nie ma światła. Okej, poskocz. Nic nie widzę, bo światło... Skarż co? Wejdź tak. Dotąd dojdź z tym światłem i wtedy lepiej widzę. Światło się... Czekaj, wejdę sobie podlewnie. O tak powinieneś móc. Światło jest upośledzone, tutaj nie działa coś takiego jak odbijanie się światła. Czekaj, ja wezmę tu jeszcze kawałek drewna. Bo w sumie tak... Czy widzę. Widzisz to? To jest szkielet. Szkielet, takie trochę 2 na 10 to. No. Ty unbox saluty. 2 na 10 dajesz. Ale widzicie, widzowie, jakie to są sekrety? Kurde, ja już się powoli gubię w tym. Idę na pierwszą osobę, bym tylko na ciebie patrzę. I co to by? Ej, poczekaj! Ten trójkąt mi wygląda podejrzanie. Dobra. Zobacz. Dziwnie to wygląda. Co? Ty no. Ej, tam coś jest, tam jest jakieś wyjście. Laga dostałem. Czekaj, ja też miałem. Tam jest jakieś wyjście. No właśnie, też. O, wszyscy mieli laga. Tak, był lag. Możesz dać mi światło na razie? Chcę zobaczyć, co to jest. Czekaj, ja się podbiję i ci wezmę tego i ci dam to. Ej, lagam. Najpierw światło, no nie? Zanim wejdziesz, okej? Okej, światło. Okej, mam światło, żeby coś możesz. Mogę puścić? Wypuścić? No, możesz, kurde. No, możesz puścić. Okej, i chodź. Co tu jest? Czekaj, poświeć? Nic nie ma. Idziemy. Czekaj, muszę wziąć to drewno. Poświeć tu trochę, bo nie widzę. Dlatego nie lubię tej drogi. Dobra, idziemy. Tu bagna, Peter. O Boże, wszyscy się mnie pytają o jakieś bagna. O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, pytam się o jakieś bagna w Lumber Tycoonie. No co? Nigdy nie byłeś na bagnach? W Lumber Tycoonie? Gdzie tu są bagna niby? Okej, znowu start. Kurde, już się zgubiłem. Do startu doszliśmy, serio? Dobra, nawet z mapą tu jest tak trudne. Widzicie, jak to jest ciemne, ludzie? U was jest jeszcze ciemniej, bo to jest nagranie. Albo i na odwrót. Zależy, jak nagrywała mój wagon. Słuchajcie, ludzie, to będzie mi się 10 godzin renderować. Dajcie like za poświęcenie. Wiem, że nikt nie obejrzy tego całego, więc na końcu będę żebrała osoby i łapki, bo nikt tego nie obejrzy. No chyba każdy przewinie do mniej więcej chwili, gdy to będzie i powie, ej, za długa droga. Dobra. Nie wiem jak tu przejść. W ogóle pozdro dla twórcy Defeolunia, że jemu chciało się to robić. No wiesz, on tam światło miał. Miał wszystko oświetlone.
O nie, wypadł mi dziś kawałek drewna, pomóż. No, no dobra. A, dobra. To by dobra. O Jezu. Oh my god. Czekaj, wróć tu. Za 5 lat tam dojdzie. Wróć. I widzisz, tam jest, był taki trójkąt, jak nie było światła. Nie? Tak, tam był trójkąt, jak nie było światła, to się ułożyło taki trójkąt. Illuminati? No to takie, no takie Illuminati, iluminowe. Wszędzie Illuminati widzimy. Dosłownie, to jest wszędzie Illuminati. No. Illuminati w ogóle to jest to, że ten serwer jest tak zbadzony, że cały czas mi to drewno wypada. Zlagowany. O, tu jeszcze nie byliśmy ewidentnie. Byliśmy, chyba. Ej, czekaj, wróć tu, bo nic nie widzę. Tam też nic nie ma. Czekaj chwilę już. Albo? Chodź, tam nic nie ma. Widzę. Chodź. 26 minut odcinka to będzie. Zaraz pobiję rekord najdłuższego odcinka na moim kanale, nie? Rekord pół godziny. Czy pobijemy to? Myślę, że tak. Jak godzina będzie, to współczuję. Godzina, renderowanie tak z dwie noce i może noc i cały dzień. Dwie noce? No w sumie jedna noc zależy taką. No w sumie ja śpię do 12, chodzę spać o pierwszej, nie? No to taka może być. Zależy jak nie ma szkoły, nie? To jest dopiero podświecenie. I wtedy wrzuca ten odcinek się całą noc. Tutaj chyba nie byliśmy. Tylko wyłączam sobie ekran w kompie i to się renderuje. Ale tutaj chyba nie byliśmy. No. O, nie byliśmy. Nie patrz. Ha? Weź, weź tu, co tu jest? Nie widziałem tej ściany wcześniej. Idę, poświeć tutaj, do tyłu. Czekaj! Jeszcze nie doszedł. Kurde, tak ukryte. A, z bagnami chodzi o to, tam gdzie są złote drzewa i te emeraldowe. Tak. Dobra, bo kiedyś typek się pytał, gdzie są w tej grze komputery, nie? No, miałem komputer w tej grze. No, no ja tam wiesz, wsiadłem do auta, wsiadłem z nimi, wrzuciłem go do wody tym autem i umarł. No, spoko. Jeden debil mniej. Ja tam się nie czepiam. Też nie chcę wylądować w wodzie. Dobra. Gdzie to jest? Za 5 lat. O, nad tobą! Dziura! Widzisz? Ej, to to jest to miejsce. Jak tam dojść? A skąd wiesz, że to jest to? To jest to. Byłeś tu? To znaczy, raz byłem, widziałem to. Tam nie wbiłem, bo byłem sam tu. Jakimś cudem, bo mnie zakliczowało w kosmos. Z dynamitem. Czekaj. Co tam jest? Nic tam nie widzę, bo jest ciemno, może i dlatego. Dobra, robimy to. Jeśli nam coś spadnie, to już nigdy tego raczej nie znajdziemy, jak to będzie lampa. Start! Nie, lampa, nie umieraj. Chodź na lampę. 3, 4. Idziemy. Może... No, kurde. Fuck. Wiesz, może ty stój na lampie. Dobra. Ty umiesz na lampie. Ty umiesz stać na lampie. Czekaj, weź się przesuń, bo nie wiem, gdzie jest ta dziura dokładnie. Dobra, weź poświeć w górę. Dobra. Poświeć w górę. O, tu jest, tu jest. To, przesuń. Ja... Daj mi to. Ja to trzymam. Trzymaj. Do głową ci przejdę ogólnie. No. Okej. Może teraz? Tak. Musisz rzucić. Mam nadzieję, że... No. Rzucasz. Okej, mam światło. Czy to jest tutaj, ludzie? Nie wiemy, czy to jest tutaj, ale to jest wielki labirynt. Tak, chyba. Tak, coś tu, widzę. To tu. Ludzie, widzicie? Tu jest taka... Jesteśmy, ludzie. Strangeman. Nie wydaje. Wiem. Ej, I nie wiem, który jest, że odmawiam. I wish for this, I do not wish for this. O Boże, ja nie chcę wydać hajsu.
Pomóż, bo kliknąłem w niego. Wydaje mi się, że I don't know. A ty? A tobie? Halo, Bartolos. Jak od tego odejść? I do not. Boom. Uff, whatever. Klikamy w to, czy nie? Hmm? Ludzie, okay. Jeśli będzie tyle mapek, jeśli będzie bardzo dużo mapek w górę, to ja to kupię, nie? Ej, nie wiem, czy kupić to teraz, czy się nie opłaca tej mocy, bo to w sumie jest taka słaba moc. Ale teraz skończymy ten odcinek. Wiecie, zostawić łapkę w górę, dlatego... O, patrz, ustawmy się pod tymi. Czekaj. Świetlikami, będziemy ja w tych świetlikach. Ja będę w tym. Okej. Okay. I... Elo, elo! To był odcinek z Bartolosem, możecie wbić na jego kanał, zostawić mu łapeczkę w górę i suba. Link do jego kanału jest w opisie i u mnie też możecie zostawić suba i łapeczkę w górę, a... Ten pomysłodawcą był Bartolos, bo ja nie wiedziałem, jak się tam dostać, a więc cześć, filmik trwa pół godziny, sorry, elo.